Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Przepiękny, mroźny poranek, minus 4 stopnie. Na początku tego filmu mieliście okazję usłyszeć utworu Fale Dunaju, który zagrał na akordeonie Mirek z kanału Music & Cookie. Serdecznie Wam polecam, żebyście zajrzeli do niego. Ma tam więcej swojej twórczości, gdzie gra czasem sam, czasem z synem, także odsyłam Was właśnie do niego. Ja się bardzo cieszę i dziękuję Mirkowi, który nagrał ten utwór, który nagrał i mogłem go udostępnić u siebie na swoim kanale. I był to taki naprawdę fajny wstęp do dzisiejszego odcinka. A w dzisiejszym filmie, słuchajcie, chciałem porozmawiać o tym, gdzie Rumuni jeżdżą na wakacje. Ktoś mi zostawił kiedyś taki komentarz i pomyślałem sobie, że to jest dobry temat do tego, żeby podyskutować o tym i zrobić właśnie tego typu odcinek. Dlatego opowiem Wam, wymienię miejsca, destynacje, gdzie Rumuni lubią jeździć i oprócz tego odniosę się do tego, jak czasem potrafią się zachowywać na tego rodzaju wyjazdach. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was na dzisiejszy film. Zobaczcie, jaki wschód słońca tam mamy, piękny, zmrożone to pole takie, na którym chodzę. Pole w dosłownym słowa tego znaczeniu, ponieważ no nic tu się nie znajduje. Jest tu tak zwany field, tak? Takie pole. I pokażę jeszcze Wam tego food trucka, który tutaj stoi, zmarznięty i niszczy je, No bo nikt nie sprzedaje jedzenia z tego samochodu, a ja się przejdę gdzieś uliczkami moimi wydeptanymi, które mam przed sobą. Kopłem gdzieś tam piłkę, którą zostawił jakiś pieseł, bawiąc się tutaj. No i co? Przechodzę do tematu i sedna mojego odcinka. Osoby, które są nowe na kanale, czasami się mnie pytają, co ty robisz w Rumunii, i odsyłam ich wtedy do filmu, do wielu filmów, które robiłem w tym temacie, w tej kwestii, i wypowiadałem się, dlaczego tutaj jestem, dlaczego przyjechałem, i większość z Was doskonale wie, co ja tutaj robię. Ale ja, zanim jeszcze w ogóle znalazłem się w tym kraju, zanim pierwszy raz w ogóle Rumunia ujrzała mnie, a ja ujrzałem Rumunię, to pojechałem na Węgry. I tam i na Węgry jeździłem bardzo często, jeździłem na wakacje. I jeszcze to było rok przed moim przyjazdem właśnie do Rumunii. Byłem w Hajdúsoboszlo. To jest takie miejsce, gdzie macie baseny. Baseny w zasadzie, tak. W zasadzie w tym Hajdúsoboszlo to nic więcej takiego specjalnego nie ma. Ładne miasteczko na Węgrzech. I największą atrakcją są właśnie te baseny. I tam spędzałem czas, ale byłem tak zaskoczony, jak dużo było tam właśnie społeczności rumuńskiej. Jak dużo właśnie Rumunów przyjechało w to miejsce. Byli oni po prostu wszędzie. Wszędzie. Każde auto, każdy samochód był właśnie z Rumunii. A tak patrzę się na boki, bo chciałem skręcić w jakąś uliczkę, ale będę musiał to zrobić tam dalej. A jak już skręciłem w uliczkę, to pójdę taką, przejdę się tamtędy w kierunku wschodu słońca, ale prawdopodobnie dojdę do tej ulicy, która jest główna na wskroś. No i później będę szukał jeszcze jakiejś oazy spokoju, żebym mógł coś nagrać i Wam dalej powiedzieć. Jak już przyjechałem do Rumunii i się tutaj osiedliłem, no to zaczęliśmy za mną podróżować i jeździliśmy w różne miejsca. Filmów z podróży powstało wiele. Zachęcam Was, żebyście te filmy gdzieś przeglądali. Jak będziemy gdzieś jechać, gdzieś się wybierzemy, to na pewno filmy jeszcze powstaną. I wracajcie też do tych filmów, które już gdzieś tam były. Ja wiem, że może inaczej wtedy też się wypowiadałem w tych filmach. Nie miałem takiej śmiałości do kamery i te filmy gdzieś, przynajmniej te pierwsze, które były na YouTubie, wyglądają nieco inaczej. Ale nawet filmy z zeszłego roku, czy nawet z tego roku, powiedzmy, no to już były trochę inne, już gdzieś tam, powiedzmy, można się wypowiedzieć, mogę wypowiedzieć, że lepiej się je będzie gdzieś tam oglądało. Dlatego serdecznie Was zapraszam. No i właśnie jeszcze odnośnie tej kwestii, Rumuni bardzo lubią jeździć w swoim kraju, podróżować w swoim kraju. I są w zasadzie dwie destynacje, do których lubią się wybierać. Pierwszą z nich to jest
powiedzmy góry, zacznijmy od tego, góry. Oni kochają jeździć w góry, w różne miejsca. Nie będę teraz wymieniał każdej nazwy, każdego miasta, każdego miasteczka. Po prostu wszędzie lubią jeździć i mam takie wrażenie w ogóle, że Rumuni częściej wyjeżdżają na jakieś weekendy, częściej wyjeżdżają na wakacje niż to robią Polacy. Nie wiem, takie mam wrażenie, nie wiem. Jeżeli ktoś tu mieszka w Rumunii, to po prostu możecie się też wypowiedzieć, napisać jakiś komentarz, czy wam się też tak wydaje, czy nie. Ja mam po prostu takie swoje jakieś spostrzeżenia. I doszedłem do tej głównej ulicy, także chwilę tędy pospaceruję. Ja się tak śmiałem kiedyś, jeżeli chodzi o wakacje w lecie i... Bo wiecie, w góry można jeździć cały sezon, czy to zima, czy to jesień, czy to wiosna, czy też lato. A jeżeli chodzi o wyjazdy nad morze do Konstanca, no to już pozostają tylko te wakacje letnie, tak? W lecie, może gdzieś tam późną wiosną, od maja, to już zaczyna się taki sezon w zasadzie, gdzie warto jechać nad morze w Rumunii. Ale jak przychodzi lipiec, jak przychodzi sierpień, to najwięcej właśnie społeczności rumuńskiej wyjeżdża do Konstanca. Ja się zawsze śmiałem i tak gdzieś, znaczy nie w złym tego słowa znaczeniu, ale tak po prostu się przyjęło, nawet Rumuni sami się z siebie śmieją i gdzieś tam opowiadają w żartach, że Bukareszt przeprowadza się do Konstanca. Najwięcej z tego miasta, ze stolicy właśnie Rumunów wyjeżdża nad morze. Najpopularniejszym kierunkiem jest właśnie Konstanca. Wielokrotnie też tam byliśmy za mną. Właściwie można powiedzieć, że to jest gdzieś ulubione miejsce nad morzem, gdzie lubimy jeździć. Jakoś najbardziej nam tam odpowiada i w sumie nie różnimy się niczym od typowych obywateli tego kraju, którzy właśnie lubią tam też sobie jeździć. Nie wiem, czy tam będzie widać, niech przejedzie to auto, ale tam, a może przejdę na drugą stronę ulicy, będę na tym polu. Na tym polu z powrotem i sobie jeszcze chwilę tutaj pospacuruję. O, a tam babka chodzi w szlafroku, w kapciach i wyszła sobie tak z psem. No i można, można, czemu nie? Jeżeli chodzi, słuchajcie, o te miejsca, do których Rumuni lubią jeździć bardzo często i można ich tam najwięcej spotkać, nie będę tak długo się o tym też wypowiadał, no bo co tu można też wiele dyskutować. Jeszcze chciałem wspomnieć o dwóch krajach, do których bardzo często Rumunii jeżdżą i jest to przede wszystkim Bułgaria. Od Bułgarii możemy właśnie zacząć, ponieważ z racji tego, że wszyscy mają blisko, my stąd, żeby dojechać do Bułgarii, to mamy jakieś 75 km i już jesteśmy przy granicy. W ogóle też jest fajna sprawa, jeśli chodzi o wyjazd nad morze, z Bukaresztu przynajmniej. Jak ktoś jedzie z Rumunii z jakiegoś innego końca, no to już nie ma tak blisko, ale my jak wyjeżdżamy z Bukaresztu, to czekajcie, bo to auto huczało i jechało tam, to mamy te parę dziesiąt kilometrów do granicy. Później, żeby jeszcze dojechać nad morze, byliśmy w różnych miejscach, jak Nesebar, byliśmy za nam w Balczyku. Jeszcze gdzieś tam byliśmy po drodze, jeśli chodzi o Bułgarię. To są gdzieś odległości takie w granicach 200, może 250, w porywach do 300 km. Dlatego to jest blisko, to jest blisko. Ja już tak, wiecie, mam też taką wprawę trochę w podróżowaniu. Jeździłem tyle razy trasa. Och, Rottweiler, jak mnie zlęknął, skurczywyk. Gdzie on jest? Gdzie tam jesteś? Jaki zły, jaki pies morderca. Pies morderca, no? Pies morderca. Dobra. Ja cię zostawiam, kolego, idę dalej. Bo ty byś mnie zjadł, ty byś mnie tu zamordował. Idę stąd. Także wiecie co, zgubiłem myśl. Poczekajcie chwilę. No tak, bo pies mnie rozproszył i zacząłem mówić, że jest po prostu blisko. I że ja podróżując na takiej trasie Bukareszt-Kraków, to pokonuje wiele kilometrów, to jest ponad 1200 km, dlatego takie odległości do tych 300 km to jest taki tak zwany pikuś, nie robią po prostu na mnie żadnego wrażenia. Nie mówię to, żeby się chwalić czy cokolwiek, zanim ktoś tam napisze jakiś komentarz, tylko po prostu z racji jakiegoś takiego doświadczenia, z racji tego, że jestem przyzwyczajony podróżować na takich dalekich trasach, a pokonywałem tą trasę wielokrotnie.
samochodem, naprawdę już nie wiem ile razy, ale przejeżdżając całą Rumunię do granicy właśnie z Węgrami, przez Słowację i do Polski, dlatego to nie jest łatwa trasa. I jeżdżąc właśnie na takich długich odcinkach, ja już nie odczuwam takiego zmęczenia, czy też jakiegoś, nie wiem, no w ogóle nie męczą mnie takie podróże, wiecie, do tych 300 km. To jest blisko moim zdaniem. Nie wiem jak dla Was, może jak ktoś nie wyjeżdża zbyt często, to tego typu odległości dla kogoś mogą być problematyczne, bądź też bardziej trudne do pokonania. Ja mówię ze swojej perspektywy, ze swojego doświadczenia gdzieś. No i właśnie my mamy blisko też do tej Bułgarii i tam najczęściej można spotkać właśnie Rumunów, którzy przyjeżdżają, kupują różne miejsca i za chwilę też przejdę do tego, jak czasem się zachowują i jakie mają, powiedzmy zwyczaje. Coś tam wspomnę też w tym temacie. I doszedłem sobie do takiego osiedla, chwilę tędy pospacuruję, zobaczcie, tutaj coś się buduje, jakie bloki powstają i pewnie będzie coś takiego jak naprzeciwko. Także tak to wygląda właśnie w tym miejscu. Powiedziałem Wam o Bułgarii, a kolejnym krajem, do którego Rumuni lubią jeździć, jest Grecja. I tam właśnie byłem z Aną w tym roku na wakacjach. Bardzo wiele Rumunów przyjeżdżało do Grecji, ale była to taka, powiedzmy, miejscowość, jak myśmy byli w Kalitea, gdzieś blisko granicy z Bułgarią. Dlatego też wydaje mi się, że Rumuni, jak wybierają tego typu kierunki, żeby gdzieś jechać do tych krajów za granicę, to wybierają sąsiednie gdzieś kraje. Okej, Grecja nie jest sąsiednim krajem, Rumunia nie graniczy oczywiście z Grecją, ale powiedzmy, jadąc z Bukaresztu, a widzieliśmy bardzo wiele osób od nas tutaj z Bukaresztu, czy z okolic, to oni wszyscy jeździli właśnie do takiej najbliższej miejscowości w Grecji, do najbliższej takiej destynacji, gdzie można spędzić czasy nad morzem, żeby nie przejeżdżać też całego kraju, gdzieś tam pchać się nie wiadomo gdzie, jak daleko. No bo umówmy się, myśmy mieli też taki krótki dystans, żeby przejechać stąd do Kalitea, to jest 750 km. To nie jest dużo, to jest taka trasa jak z Krakowa do Gdańska gdzieś, powiedzmy. Także to też była dobra opcja, żeby jechać. Bukareszt ma właśnie ten swój plus i to, mimo że nie lubię tego miasta i chcę stąd się przeprowadzić, to gdzieś jest tak fajnie usytuowany i fajnie stąd jest właśnie jeździć w różne miejsca, czy to do Bułgarii, czy to właśnie do Grecji, czy nawet do Turcji, bo nie jest daleko, to są gdzieś odległości, tak jak mówię, do 700 paru kilometrów i to nie jest coś, co byłoby w stanie nas jakoś zmęczyć i to nie są jakieś odległości, które byłyby ciężkie właśnie do pokonania. Ale okej, myślę, że wystarczy dyskusji o tym, gdzie Rumuni jeżdżą. Można by tu jeszcze wiele powiedzieć, wymieniać jakieś miejscowości, różne jeszcze inne, może kraje jakieś sąsiednie. Może ja też jeszcze nie wszystko, że tak powiem, wiem. Mówię wszystko na podstawie swoich jakichś doświadczeń. Tam, gdzie byłem, tam, gdzie widziałem Rumunów, gdzie ich było naprawdę dużo, to tym się dzielę, takimi doświadczeniami. Możliwe, że gdzieś jeszcze jeżdżam do jakichś krajów, do Mołdawii, do Serbii, gdzieś tutaj w okoliczne te kraje, które są, tak? Nie twierdzę, że nie, ale nie było mnie tam, więc nie wiem, więc jak kiedyś pojadę, to będę mógł się wypowiedzieć też i Wam powiedzieć, czy widziałem tam dużo Rumunów, czy ich nie widziałem. Ale przejdźmy do kolejnej kwestii, jakie są czasami zachowania Rumunów i jacy potrafią być specyficzni też na tych wyjazdach. Pierwsza rzecz to, nie wiem, możecie pisać komentarze osoby, które czy mieszkają w Rumunii, czy miały też takie doświadczenia, ale pierwsze co, to mi się narzuca tak na myśl, że Rumuni potrafią być bardzo głośni na takich wakacjach. Jak jeżdżą, to widać, że nie wiem jak to zabrzmi, ale to
mogę powiedzieć, to jakby taka szarańcza przemknęła gdzieś przez to miejsce, w którym oni są. I nie chcę nikogo oczywiście obrażać, nie chcę, żeby ktoś tutaj zaraz wyciął kawałek tego filmu i gdzieś tam udostępniał znowu to, jak kiedyś coś powiedziałem na temat społeczności rumuńskiej. To było wtedy w filmie z nad Dunaju, jak powiedziałem, że śmiecą. Ale okej, nie wracajmy do tamtego tematu. Po prostu są głośni. Nikt mi nie powie, że tak nie jest. Są bardzo głośni. Gdziekolwiek, jak byłem na plaży. I to nie miało znaczenia, czy to było w Bułgarii, czy to było w Grecji, czy to był jeszcze jakiś inny kraj, jakaś inna miejscowość. Oni głośno się zachowują. Zwłaszcza jak jadą takimi rodzinami, jak jest ich więcej osób. No to wiecie co, to jest naprawdę wtedy jeden wielki taki krzyk, głośno bardzo rozmawiają, ktoś mi powie, no ale dobrze, to o co ci chodzi, oni są na wakacjach, to niech się czują swobodnie. I tak, macie pewnie gdzieś tam rację, ja nie twierdzę, że nie, ale wiecie, no porównując, okej, nie będę porównywał teraz z Polakami, ale bo Polacy też jak jeżdżą na wakacje, to różne mają jakieś zachowania i różnie można też o nas powiedzieć. Zostawmy na razie Polaków w spokoju, kiedyś może zrobię film w tym temacie, ale da się to tak odczuć, da się to tak zauważyć. Czasami siedząc na kocu, na plaży, to nie ma takiej chwili spokoju, bo oni cały czas gdzieś wrzeszczą, cały czas ten. Ja nie mówię to jak wspomniałem przed chwilą, żeby się nie czuli swobodnie. To są wakacje. Ludzie mają odpoczywać, mają być zrelaksowani. I ja to doskonale rozumiem, ale gdzieś jest trochę przesada w tej głośności, w tym takim sposobie bycia i czasami oni nie zastanawiają się, czy ktoś jest wokół nich, czy komuś to może trochę nie przeszkadza. I wiecie, da się to odczuć. No przynajmniej ja to tak odczuwam. Nie wiem, czy wy mieliście tego typu doświadczenia i czy też myślicie podobnie. Jak tak, to po prostu to skomentujcie. Kolejną rzeczą, która gdzieś mi się tam nasunęła i to też nie ma, znaczy powiem tak, to ma znaczenie w sensie gdzieś nad morzem bardziej, bo w górach wiecie, jak pojedziecie, wiecie, tam się dzieje recykling, jak pojedziecie w góry, to jest to, co mi się podoba, jeśli chodzi o Rumunię, bo w górach jest więcej jakichś restauracji, gdzie jest tradycyjne jedzenie i okej, tam Rumuni przebywają, tam lubią zjeść i to jest super. To jest super, że mamy dostęp do tego jedzenia w takich miejscowościach górskich, ale jak już się pojedzie nad morze, to już jest niekoniecznie, przynajmniej w Rumunii. I ja to zauważyłem i zawsze to podkreślałem, że lepiej było gdzieś jechać właśnie do takich miejsc jak Bułgaria, że tam gdzieś lepiej była przygotowana infrastruktura pod turystów, ponieważ było więcej tego typu restauracji, gdzie można było zjeść coś bułgarskiego, a nie tylko fast food. Bo Rumuni, jak wyjadą na wakacje, zwłaszcza gdzieś tu Konstanca, czy jakieś inne okoliczne miejscowości nadmorskie w naszym kraju, to oni kochają ten fast food. I okej, ja nie mówię, że oni nie chodzą do normalnych restauracji. Chodzą też, chodzą, ale gdzieś ten fast food to po prostu tak dominuje, jest tak oblegany i to wszędzie, czy te szaormy, czy jakieś inne hamburgery, jakieś różne rzeczy, pizze. Oni tak kochają to, tak kochają. Ja nie twierdzę, nie będę krytykował, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Z mojego punktu widzenia, ja nie jem takiego jedzenia. nie jem po prostu, Anna też. I my musimy szukać jakichś restauracji, w których można zjeść coś w miarę normalnego. I zawsze z tym problem mieliśmy nad morzem w Rumunii i wielokrotnie to podkreślałem, że przy plaży ciężko było gdzieś znaleźć jakąś restaurację, a jak już była, to było w zasadzie drogo i trzeba było gdzieś udawać się w głąb miasta, żeby zjeść coś dobrego i coś normalnego. Jeszcze mi się przypomniało a propos tej głośności, to były też tego typu sytuacje, że lubili się kłócić Rumuni w jakimś hotelu, w którym byliśmy. O, to było w Albanii. Albania to też był kierunek, do którego Rumuni lubią jeździć. Też ich tam było nawet sporo. I mieliśmy za sąsiadów właśnie rodzinę rumuńską. Tak się kłócili w nocy, że następnego dnia pani nam zmieniła pokój. Zmieniła nam po prostu na inny, bo nie dało się wytrzymać, chociaż tam nie były wcale jakieś bardzo cienkie ściany w tym hotelu, ale było słychać, facet tak się wydzierał na żonę,
no po prostu była jedna wielka gdzieś patologia. Także no, zdarzają się też tego typu sytuacje. Gdzieś właśnie byliśmy jeszcze w paru innych miejscach, gdzieś nad morzem w Rumunii, chyba to było we Forie Nord, gdzie też w nocy kłócili się tak, ale wtedy to byli akurat Romowie, powiedzmy w ten sposób, żeby ładnie zabrzmiało, bo kiedyś używałem, cały czas używam gdzieś tego określenia społeczność cygańska. Pisaliście mi komentarze, że jest to nieładne. No i macie rację, zgadzam się, przyznaję się do swojego błędu. Mam to gdzieś tak wpojone we krwi, że tak się mówi na nich i próbuję to zmienić. Próbuję to zmienić, żeby nie używać tego typu określenia. Dla nich samo to określenie jest też obraźliwe, dla tej całej społeczności romskiej. Jest to po prostu obraźliwe i oni też nie lubią, jak się mówi tak, bo po rumuńsku to brzmi cygani. I oni nie lubią, jak się tak o nich mówi, mogą poczuć się urażeni. Dlatego okej, ja postaram się nie nadużywać tego słowa, a czy mi się to uda, no to nie wiem, możecie mnie po prostu opierniczać w komentarzach, jak będę gdzieś tam powtarzał, to samoistnie będzie wychodziło ze mnie. Ale z mojej strony postaram się to zmienić. Oni wtedy naprawdę też pokazali, na co ich stać. Pokazali wtedy, jak byliśmy w tym miejscu, że no, można się kłócić całą noc i to na taki głośny regulator, że nie dało się spać, nie dało się wytrzymać. Także to są tego typu zachowania. Doszedłem znowu do tego pola, tak sobie tutaj gdzieś chodzę w kółko. Robi się coraz widniej, coraz jaśniej i będę pomału kończył ten film, pomału kończył ten odcinek, bo to były takie luźne przemyślenia, takie, wiecie co, moje jakieś doświadczenia, którymi chciałem się podzielić i opowiedzieć wam w tym filmie, gdzie Rumuni lubią jeździć na wakacje, troszkę o tych zachowaniach. Można by tu jeszcze może coś, nie wiem, wymyślać, coś jeszcze dodać. To są takie najważniejsze rzeczy, które mi się nasunęły na myśl i którymi chciałem się z wami podzielić. Czy wy spotkaliście gdzieś Rumunów na wakacjach? Czy może mieszkacie w tym kraju? To też napiszcie, jakie macie doświadczenia, czy myślicie też w ten sposób. Tak jak ja się wyraziłem w tym odcinku, po prostu coś napiszcie, albo komentarz dla zasięgu, jak niektórzy zostawiają. Jest mi też miło, nawet jak i takie się pojawiają. Tyle z mojej strony, będę się z wami żegnał. Dajcie jeszcze oczywiście łapki w górę, no i zachęcam was do subskrypcji naszego kanału. No i będziemy się widzieć w następnych filmach. W tym tygodniu filmy będą takie bardziej, będę się skupiał po prostu na jakichś tematach związanych z Rumunią, a jakieś moje wypowiedzi, tak jak wspominałem na ostatnim live'ie, będą się pojawiały po świętach, bo na razie zostawmy to wszystko, żeby trochę odetchnąć, żeby trochę pomyśleć bardziej pozytywnie, no i wiecie co, nie przybierać sobie do głowy jakichś negatywnych rzeczy, dlatego teraz filmy związane z Rumunią. Nie wiem, czy powiedziałem subskrybujcie kanał, jak nie powiedziałem, to powtarzam to teraz. Do widzenia, do zobaczenia w następnych filmach, no i miłego dnia, wieczoru, kiedykolwiek oglądacie ten film. Pa, pa.